Polskie Radio Rzeszów. 10 minut po 21. Dyskusyjny klub radiowy. Proszę Państwa, w dyskusyjnym klubie radiowym spotkanie z Emilem Truszkowskim. Witam Państwa, dobry wieczór. Autorem jedynego w języku polskim blogu podróżniczego, a także portalu tematycznego dotyczącego Korei Północnej. Emil Truszkowski nie mieszka jednak w Pjongjang, tylko w Tokio. W Japonii pracuje w branży reklamowej, mieszka tam razem z żoną Aiko i wspólnie prowadzą bardzo popularny wideoblog prezentujący ciekawe miejsca w Japonii oraz codzienne życie. Do Korei Północnej podróżuje regularnie od kilku lat, nie ukrywa fascynacji tym krajem i stara się przedstawić mniej znane oblicze Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. Dlaczego warto interesować się Koreą Północną? Co trzeba wiedzieć o tym kraju? Jak powstają blogi, vlogi i inne publikacje Emila Truszkowskiego i jego żony Aiko? O tym w dzisiejszym programie. Zapraszam Państwa. Dyskusyjny klub radiowy. Proszę Państwa, dzisiejsze wydanie dyskusyjnego klubu radiowego będzie mieć nietypowy charakter. Pierwszy raz audycja będzie transmitowana nie tylko na falach radiowych, ale także za pośrednictwem kanału YouTube. Proszę Państwa, łączymy się z Tokio. Dobry wieczór, panie Emilu. Dobry wieczór. Emil Truszkowski, jak już powiedziałem, autor bloga i kanału YouTube Pozdro z KRLD, bardzo popularnego kanału, który opowiada Państwu o Korei Północnej. No i ta Korea Północna pewnie nas bardzo zajmuje, bo myślę, że nasza wiedza na temat tego kraju jest szczątkowa. Myślę, że obciążona wieloma stereotypami. Spróbujemy w dzisiejszej audycji zastanowić się, w jaki sposób odczarować nieco Koreę Północną. Ale proszę pozwolić, panie Emilu, że najpierw zapytam o Japonię. Wcześniej była miłość do Japonii czy miłość do Japonki? Staram się dociec, jakie były motywy i motywacje pana wielkiego zamiłowania właśnie do Japonii. A witam wszystkich serdecznie. Emil Truszkowski z tej strony. Pozdrawiam z Tokio. Najpierw była Japonia, a chyba Azja generalnie, a chyba nawet Chiny najpierw były, ponieważ ja w Chinach wylądowałem z rodzicami w wieku 3-4 lat, dawno, dawno temu, początek lat 90. Razem z tatą i mamą i bratem pojechaliśmy do Chin. Tata miał tam kontrakt i przez kilka miesięcy mieszkałem w Chinach, miałem 3 latka, nic nie pamiętam oprócz Wielkiego Muru, ale ta Azja była później cały czas obecna u nas w domu po prostu. Były zdjęcia z Chin, były różne przedmioty przywiezione z Chin, no i rodzice zawsze coś opowiadali o tych Chinach. I chyba coś mi z tej miłości do Azji wtedy właśnie zostało. A potem to się jakoś przeniosło na Japonię w gimnazjum, dzięki zainteresowaniu japońską kulturą, historią, kreskówkami, mangą, tak jak wiele osób teraz zaczyna się interesować Japonią, to właśnie jest taka kultura, popkultura, prawda? I to chyba wtedy się zaczęło. Ale też myślę sobie, że od zainteresowania do decyzji, by mieszkać, by żyć w Japonii, no jeszcze długa droga. To proszę, może nie w szczegółach, ale chociaż w skrócie to opowiedzieć, bo myślę, że to fascynujące dla wielu osób i tajemnicze. W skrócie wyglądało to tak, że zacząłem się uczyć japońskiego, bo mnie zaczęły fascynować te literki, znaczki, krzaczki, jak to się często mówi. Zacząłem się tego uczyć. Najpierw zacząłem przerysowywać znaki z kreskówek, z mang, z gier komputerowych. Potem się zacząłem uczyć sam. Zacząłem się uczyć na kursie. Wygrałem konkurs krasomówczy dla licealistów. Udało mi się wyjechać do Japonii na taki dwutygodniowy wyjazd, taką wymianę dla licealistów. I wtedy tak mi się spodobało, że postanowiłem, że muszę się więcej tego japońskiego uczyć i postanowiłem, że pójdę na japonistykę. I wtedy przez całe liceum po prostu robiłem wszystko, żeby się dostać na japonistykę w Warszawie, na UW. Dostałem się na studia. No i po wielu, wielu latach studiowania japońskiego gdzieś tam po drodze padła decyzja, że fajnie by było pomieszkać w Japonii i lepiej się nauczyć języka, poznać ten kraj. Wyjechałem też na studia do Japonii na rok. No i potem postanowiłem, że to może jednak bym tutaj spróbował popracować.
To myślę, jest szalenie odważna decyzja, a dla wielu Europejczyków pewnie nawet ryzykowna. Bardzo różny kraj od naszej kultury europejskiej. Inna mentalność, inna emocjonalność, bym powiedział. No więc zastanawiam się, jak Europejczyk czuje się w Japonii. Czy bardzo jest zagubiony? Japonia jest generalnie dość przyjaznym miejscem dla obcokrajowców, ale rzeczywiście jest różnica między tym, jak się jest turystą, a jak się tutaj mieszka, prawda? Na początku jest szok kulturowy, jeśli ktoś nie jest przygotowany, ale można się szybko przyzwyczaić, tylko że rzeczywiście ta Japonia zawsze pozostanie trochę obca i nawet dla kogoś, kto tutaj mieszka długo, to jednak jest sporo takich sytuacji, że no, trudno się przyzwyczaić. Tak, i pojawiają się problemy, pojawiają się kłopoty w pracy czy w relacjach z Japończykami. Dużo to czasu zajmuje i trzeba być też bardzo cierpliwym, nie denerwować się i trzeba się po prostu przygotować na to, że nie wszystko będzie idealne, prawda? Wszędzie w Azji tak jest. Przyznaję, że rozmawiałem z wieloma osobami, które dłużej bądź krócej mieszkały w Japonii. Wszyscy mówią, że to zdobycie zaufania, to rozpoznanie też tego świata, języka, gestów Japończyków jest szalenie trudne i zajmuje sporo czasu. Trzeba po prostu wielkiej cierpliwości, jak pan zresztą zasugerował, żeby przez ten język, bardzo szczególny język, nie myślę tylko o tym języku klasycznym, którym się posługujemy, nawet przy dobrej znajomości japońskiego, żeby się przez ten język sygnałów i znaków przebić. Jest coś w tym? Masz rację, absolutnie masz rację. Mimo że ja znam bardzo dobrze japoński, to jednak wciąż pojawiają się przecież sytuacje, gdzie nie do końca rozumiem te niuanse, czy to właśnie w pracy, czy coś. Ja pracowałem w japońskich firmach, korporacjach i pojawiają się jednak takie zgrzyty kulturowe. Różnica jest jednak w tym, jak my pracujemy w Europie i jak się pracuje w Japonii. I tak jak przyjeżdżają obcokrajowcy też do Japonii, do Chin, to często obcokrajowcy, ten biały człowiek, przyjeżdża tutaj ze swoimi wartościami i tym, jak on widzi świat i jak on chce pracować i zauważa, że w Japonii to się robi inaczej i on stwierdza, że Japończycy to robią źle, ja wam powiem, jak się to powinno robić. I często jednak dochodzi do konfliktu, kiedy my próbujemy uczyć Japończyków, jak oni mają pracować, a oni mają swój sposób od wielu, wielu dekad. I dochodzi do konfliktu. I ja także miałem takie problemy, bo często się zdarza tak, że wydaje mi się, że oni coś robią bez sensu, że można by to zrobić lepiej i chciałbym to zrobić lepiej, ale oni no, mają swój sposób pracy i nie da się tego zmienić, tak? I dochodzi do konfliktu, to są problemy. No niektórym się nie udaje przystosować, tak? Ja przyznaję, że czasem jednak mi jest trudno pracować z Japończykami w japońskim środowisku. Właśnie, bo takie problemy się pojawiają. No dobrze, a bardzo zmienia się sytuacja Europejczyka, jeżeli jest mężem Japonki? W jaki sposób wchodzi się no, już w taki bardzo zamknięty świat, rodzinny świat japoński? Zmienia się to w ten sposób, że jak zaczynasz już mówić dobrze po japońsku, mieszkasz tutaj, to Japończycy się zaczynają traktować trochę już mniej ulgowo. Bo jednak często jest tak, że obcokrajowiec ma tą taryfę ulgową w Japonii. Na przykład turysta ma dużo taryfy ulgowej, może robić dużo rzeczy, które mu ujdą płazem. Tak, traktowane jest z życzliwością, rozumiem, tak. Tak, ale jak już tutaj mieszkasz, jak już masz żonę Japonkę, pracujesz w japońskiej firmie, mówisz po japońsku, to oni chcą, żeby się zachował jak Japończyk. I wtedy już nie ma taryfy ulgowej, bo wtedy obowiązują cię te wszystkie, te same zasady, te konwenanse kulturowe i ta japońska kultura też próbuje cię uformować na swoją wizję. I jak się nie chcesz przystosować do tej japońskiej rzeczywistości, tej grupy, to się pojawia właśnie konflikt, jest problem. Prawda? Bo w Japonii jest tak, że społeczeństwo, ono nakłada na ciebie jakąś taką, no, taki template. Tak, że musisz się zachowywać w jakiś sposób, określony sposób. Jak się nie zachowujesz w określony sposób, to automatycznie wypadasz z grupy i pojawia się konflikt. Japończycy w ten sposób właśnie zachowują to harmonię, że oni się trzymają tej formy zachowań, którą narzuca na nich społeczeństwo. I to często widać po Japończykach, jak oni wyjadą za granicę, zachowują się zupełnie inaczej. Bardziej są wyluzowani, na wiele sobie pozwalają, tak? Tak. Jak Japonki przyjeżdżają do nas, do Polski na studia, to one na początku jeszcze się czują, że są w tej bańce japońskiej, że narzucono jakieś zasady na nich, ale po kilku tygodniach
zauważyłem, że jednak mogą robić co chcą i zupełnie są innymi osobami. Zupełnie Japończyk się inaczej zachowuje w Polsce i w Japonii. Ale to też zależy od tego, czy na przykład w Polsce nie jest w grupie Japończyków. Będzie w grupie Japończyków, to się będzie przystosowało do zasad panowania w tej, panujących w tej grupie. To bardzo ciekawe, to bardzo ciekawe. No dobrze, a jak się komunikujesz w rodzinie? W jaki sposób porozumiewasz się z teściową, z teściem, z rodziną żony? Jak wyglądają te relacje? Jesteś traktowany no właśnie jak Japończyk? Czy raczej jesteś jeszcze ciągle z dystansem traktowany, bo jesteś człowiekiem z Europy? My się komunikujemy głównie po japońsku, co pokazujemy u nas na YouTubie, na kanale Aiko i Emil. Właśnie kanał powstał w tym celu, żeby pokazać, jak wygląda takie życie codzienne w małżeństwie polsko-japońskim. Dlatego pokazujemy tak, jak jest. I my mówimy po japońsku do siebie głównie. Czasem po angielsku, a czasem trochę po polsku. Jest taka mieszanka trzech języków naraz. Trochę to jest zabawne. Też się mnie traktują bardzo dobrze, bo mówię po japońsku, więc generalnie traktują mnie jak swojego. Żona nie chce, żebym był całkowicie japoński, właśnie nie szukała też pewnie męża Japończyka, więc nie chce, żebym się zachował całkowicie jak Japończyk. Więc myślę, że jestem tak pomiędzy. No, to jest, myślę, duże doświadczenie dla człowieka, który żył zupełnie w innej kulturze, w innej cywilizacji. I teraz, no teraz staję przed zadaniem też jakiegoś wyboru, prawda? Dostosowywać się, próbować jednak, nie wiem, przeforsowywać własny model myślenia o świecie, to trzeba się zmagać z takimi dylematami? No, nie da się wygrać tego, tak? Nie można narzucić Japończykom, ani Chińczykom, ani Koreańczykom swojego punktu widzenia. Nie wygra się. Wielu próbowało. Wszyscy przegrali. Ja mieszkałem także w Chinach przez rok na studiach, się uczyłem chińskiego i też w Chinach mnie wiele rzeczy denerwowało, ale to są po prostu Chiny i nie możesz zmienić Chińczyków nagle, zmienić ich wartości, ich systemu i to, jak oni funkcjonują. Po prostu się trzeba przystosować. My jesteśmy tu gośćmi i nie mamy wyboru, no chyba, że chcemy żyć w tej takiej bańce obcokrajowców. Bo można tu przyjechać i mówić tylko po angielsku, można mieć tylko znajomych obcokrajowców. To jest możliwe, bo znam takich ludzi, którzy nie mówią po japońsku, mają samych przyjaciół praktycznie obcokrajowców albo Japończyków mówiących po angielsku i jakoś tam sobie radzą. Ale przez to nigdy nie doświadczą tego świata rzeczywistego tutaj, lokalnego. No to jest bardzo interesujące. Pozwól, że za chwilę będziemy rozmawiać oczywiście o Korei, ale także o tym, że i ty, i twoja żona macie taki ambitny cel, żeby ten świat kultury japońskiej trochę tłumaczyć, trochę go przedstawiać, trochę go oswajać. Myślę, że to też jest bardzo interesujące i bardzo ważne, bo wbrew pozorom żyjemy jednak w pewnym micie Japonii, Azji. Trochę wyobrażamy sobie, jak ten świat wygląda, mniej go jednak znamy, więc takie przetłumaczanie tego świata jest szalenie ważne. Za kilka chwil, proszę Państwa, wracamy do rozmowy, wracamy do połączenia z Tokio. Przypominam, gościem dyskusyjnego klubu radiowego jest Emil Truszkowski. A dzisiaj przypominam Państwu, bardzo nietypowa audycja, wyjątkowa audycja, bo nie tylko na falach Polskiego Radia Rzeszów, ale także w kanale YouTube. Emitowany jest dyskusyjny klub radiowy, gościem programu jest Emil Truszkowski. Łączymy się z Japonią, by porozmawiać z jednej strony o Azji, ale też skupić Państwa uwagę na Korei Północnej. Przypominam, mój gość jest autorem kanału Pozdro z KRLD. Skąd się wzięło to zainteresowanie Koreą Północną u Ciebie? Wcześniej rozmawialiśmy o Azji i Korea Północna jest częścią też Azji, o czym się często zapomina, w ogóle wiele osób zapomina w ogóle o tym kraju jako miejscu, które można zwiedzić, zobaczyć. Mówi się tylko o rakietach, o głowicach atomowych, o prawach człowieka. I nieobliczalnym dyktatorze, się, tak. Tak, a zapomina się o tym, że tam jest też kraj, że tam też ktoś żyje, że są ludzie. I myślę, że moje zainteresowanie Koreą Północną wzięło się z defilady Andrzeja Fidyka. Tak, legendarny film dokumentalny, który często był pokazywany w telewizji w Polsce. I chyba jak byłem nastolatkiem, to oglądałem ten film, tak się zastanawiałem,
co to za miejsce, co tam w ogóle się dzieje, jak ci ludzie żyją, jak oni widzą świat. I wydawało mi się to strasznie tajemnicze i fascynujące. Zawsze chciałem właśnie spróbować to poznać, zobaczyć na własne oczy, no bo można pojechać do Japonii, do Chin, do Korei Południowej, ale przecież chyba nie można do tej Korei Północnej, bo to jest niemożliwe, bo to jest niebezpieczne, bo tam jest dyktator, bo tam, nie wiem, mają rakiety i w ogóle jakieś testy robią, to chyba to nie można tam pojechać. I tak przez wiele lat myślałem. I okazało się, że byłem w błędzie, że można pojechać i nie jest to specjalnie nawet trudne. I pojechałem w 2011 roku, właśnie na studiach, jak byłem w Chinach, uznałem, że skoro teraz jestem w Chinach, to będzie dobry pomysł, żeby pojechać i zobaczyć, jak to wygląda. No zastanawiam się, czy o Korei Północnej można mówić, nie dotykając polityki. Czy jesteśmy w stanie o tym kraju rozmawiać, no właśnie w takich kategoriach zaciekawienie światem. Większość dyskusji sprowadza się jednak do relacji politycznych, do sytuacji politycznej. Czy ta polityka rzeczywiście tak mocno dominuje, jeżeli się już jest tam w Korei i obserwuje to życie codzienne? Czy ona rzeczywiście jest tak obecna na każdym kroku? No rzeczywiście, masz rację, ciężko jest mówić o Korei Północnej bez polityki. I ja się staram mówić bez polityki, bo mój blog jest o podróżach. Tak, jest, tak jak ktoś robi blog o podróżach do Chin, do Japonii, do Wietnamu, do Kuby, czy jakiegokolwiek innego kraju, tak? Czy to jest kraj demokratyczny, czy autorytarny, to ja staram się to tak samo traktować. Jest to blog o podróżach, staram się nie poruszać tematów politycznych, no też nie jestem specjalistą od polityki. Ale rzeczywiście często nie da się mówić o Korei Północnej bez poruszania tematów takich właśnie jak ostatnie testy rakietowe, no bo to też ma w pewnym sensie wpływ na turystykę, więc wtedy no nie mam wyboru i trzeba te tematy poruszyć i wytłumaczyć. W trakcie wyjazdu do Korei Północnej oczywiście polityka będzie wokół nas, no bo będziemy widzieć slogany propagandowe. Będziemy także w miejscach, które są związane z koreańską polityką, z Partią Pracy Korei, czy miejsca narodzin przywódców koreańskich. To wszystko będzie obecne. Tak. Ale to jest w pewnym sensie atrakcja turystyczna dla turystów. No właśnie, tak. Te wszystkie miejsca są częścią programu zwiedzania. No właśnie, ja mam wrażenie, że te wyprawy turystyczne do Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej to taka wyprawa do innego świata, także innej mentalności. My pożegnaliśmy czasy PRL-u, ale no, zwracam uwagę, że do niedawna na przykład jeszcze wyprawy na Kubę miały też taki charakter. Być może teraz to się odrobinę zmienia. Ale i Kuba, i Korea Północna były traktowane jako relikt polityki, życia w pewnej enklawie, które już odeszły, które są pewnym skansenem politycznym, skansenem socjologicznym, no i tym bardziej warto tam pojechać. Trochę chyba tak Europejczycy czy Amerykanie traktują Koreę Północną. Właśnie dlatego tak ten kraj przyciąga, bo to jest zupełnie inny świat, inna mentalność. Wydaje mi się, że chcemy tam pojechać, żeby zobaczyć, jak ten świat wygląda, jak kiedyś wyglądały właśnie te kraje socjalistyczne. Dla nas Polaków to może nie jest aż takim szokiem. Jak ktoś się urodził za PRL-u i tam pojedzie do KRLD, to niektóre rzeczy są dla niego nawet zrozumiałe. Ten kraj jest dużym szokiem kulturowym dla osób z Zachodu. Albo dla osób młodych, dla Polaków. Na przykład ja urodziłem się, kiedy PRL upadał w Polsce, więc nie pamiętam tych czasów. Więc dla mnie wszystko w KRLD jest nowe. Dla kogoś, kto się urodził w PRL-u, to pewne rzeczy mogą być zrozumiałe i może tam nawet nie jest to dla niego wszystkie takie dziwne i może łatwiej to zrozumieć. Dlatego też dziwne jest dla mnie to, że tak wielu Polaków nie do końca rozumie KRLD, skoro u nas było też był komunizm, znaczy może nie do końca taki prawdziwy komunizm, bo nigdy nie doszło do takiego prawdziwego komunizmu chyba u nas. Ale jednak Polacy, którzy urodzili się w PRL-u, powinni trochę lepiej chyba rozumieć realia życia w kraju socjalistycznym, prawda? I to, jak ci ludzie żyją i funkcjonują. Bo to, że oni żyją w tym kraju, nie znaczy, że oni wszyscy są źli, że oni są wszyscy złymi komunistami, jak to często przedstawia jest propaganda, prawda? Jak były kiedyś czasy zimnej wojny, to przecież my byliśmy tymi komunistami, też byliśmy źli z perspektywy Zachodu. Prawda? No tak. No, byliśmy częścią osi zła, Związek Radziecki i tak dalej. No nie da się ukryć, że patrzymy na Koreę Północną trochę z takiej perspektywy
lęk o własny los, prawda? Te próby nuklearne z bombą wodorową, no pewnie robią wrażenie. Ba, no ostatnie wydarzenia to wyraźne też prowokacje polityczne, tutaj reakcje i Japonii, i Stanów Zjednoczonych, i Chin, i Rosji, prawda? Wszystkie mocarstwa świata wyrażają swoje zdanie, by nie powiedzieć zaniepokojenie tym, co się dzieje w Korei Północnej. Domyślam się, że trudno na ten temat rozmawiać z Koreańczykami. Pewnie nie są skłonni do dyskusji na tematy polityczne. Wręcz przeciwnie. Oni chętnie rozmawiają na temat polityki. Oni chętnie przedstawią swoje zdanie. Ja zawsze twierdzę, że jadąc do Korei Północnej powinniśmy tam jechać, żeby poznać ich punkt widzenia, no bo nie ma sensu narzucać im naszego punktu widzenia, bo i tak to się skończy klęską. Równie dobrze to się kończy klęską także i w Japonii, w Chinach czy w innych krajach, jakbyśmy próbowali narzucić nasz punkt widzenia mieszkańcom tych krajów. To samo jest w Korei Północnej. Jak tam jedziemy, to nie zmienimy całkowicie tych ludzi. No mentalności tak? Na pewno nie. To, nie zmienimy. To jest niemożliwe. Ale możemy ich poznać i lepiej zrozumieć. A w przypadku Korei Północnej, gdy mamy tak trudny dostęp do zwykłych Koreańczyków, mamy tak trudny dostęp do koreańskich mediów i w ogóle tego, co tam się dzieje, to wydaje mi się, że wyjazd do tego kraju jest bardzo ważną, dobrą okazją do tego, żeby poznać to, jak ci ludzie myślą. No dobrze, a z jakimi Koreańczykami mamy szansę się spotkać? Czy to są tylko ci, których desygnowano, by się opiekować grupą turystów? Czy jakaś jest szansa, że możemy spotkać, przepraszam za to wyrażenie, zwykłego, szarego człowieka, żeby z nim porozmawiać? Oczywiście tu pewnie też jest różnica, gdzie podróżujemy. Czy jesteśmy w stolicy, czy jesteśmy na prowincji, czy jesteśmy gdzieś w mniejszej miejscowości. Na ile ta swoboda naszego poruszania jest jednak dozorowana i bardzo mocno kontrolowana, na ile no, jednak ten turysta odrobinę swobody ma. Tu właśnie dobrze, że wspomniałeś o tym, ponieważ jeszcze nie mówiliśmy o tym, jak wyglądają w ogóle te wyjazdy do Korei Północnej. Każdy powinien wiedzieć, że jak jedzie do Korei Północnej, to musi się przystosować do ich zasad. A zasady w tym kraju są takie, że turysta nie podróżuje sam. Trzeba jechać w grupie zorganizowanej, która będzie się poruszała razem z przewodnikami koreańskimi. I nawet jeśli się pojedzie tam indywidualnie, jako jedna osoba, to także dostanie się dwóch przewodników oraz kierowcę i będzie się jeździło samochodem. To nie są tajne służby? To nie są tajne służby, które cię pilnują trochę? Często tak się ich nazywa, ale to nie do końca tak jest, że to są agenci. Tak? To są pracownicy biura podróży w Korei Północnej. Tak, w tym kraju też są biura podróży, którzy się tobą będą opiekować. Oczywiście oni mają to odpowiednie pozwolenie, żeby rozmawiać z obcokrajowcami, żeby z nimi przybywać i są odpowiednio szkoleni do tego, prawda? To jest oczywiste. Ale to nie jest tak, że oni są agentami SB czy coś takiego, że wszystko podsłuchują i ciągle raportują gdzieś, prawda? Trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że tam jedzie właśnie w grupie, że będzie taka obstawa tych przewodników i trzeba to zaakceptować. Jak komuś się to nie podoba, to niech nie jedzie, bo będzie się źle tam spędzi czas i będzie się denerwował. Trzeba się do tego po prostu przyzwyczaić i zaakceptować. Czy ma się okazję rozmawiać z zwykłymi Koreańczykami? I tak, i nie. To zależy też, gdzie się pojedzie, co się robi w trakcie tego wyjazdu. Bo to jest bardzo napięty grafik tego zwiedzania, tak? To nawet często nie ma miejsca, żeby gdzieś tam z kimś porozmawiać, bo się cały czas zwiedza, coś się robi, gdzieś tym autobusem z punktu A do B. Ale czasem się pojawiają sytuacje, że spotykasz zwykłych ludzi, prawda, na ulicy, czy dzieci, czy coś. Można pomachać, uśmiechnąć się, przekazać jakiś prezent. Ja nieraz przekazywałem jakieś prezenty dzieciom na ulicy, zagadywałem, mówiłem hello. Czasem zrobić sobie selfie można z kimś na ulicy, pogadać chwilę, bo niektórzy Koreańczycy znają angielski. No niektórzy znają znakomicie język polski, jak zauważyłem w twoich wideo blogach. Rozmawiasz czasami ze studentami polonistyki. Tak. Jest polonistyka w Pjongjangu. Jest 6 studentów polonistyki w Pjongjangu. Jedna studentka w tym. I oni się uczą polskiego. Są na 5. roku teraz. Jest tylko jeden rocznik. Jest nabór co 5-6 lat. I teraz są na 5. roku. Kończą już swoje studia. I oni też właśnie oprowadzają wycieczki nasze. Polaków.
I to jest też bardzo ciekawe doświadczenie, żeby pojechać i poznać tą polonistykę, dać im szansę właśnie także porozmawiać po polsku, nauczyć się, bo oni się cały czas uczą, tak? Nowe słówka zapisują, ćwiczą z nami ten język polski. To jest też fascynujące, jak obserwowanie tego, jak oni się uczą. To też daje trochę właśnie taki wgląd w życie tych zwykłych ludzi, no bo oni są, nie są jeszcze przewodnikami oficjalnymi, oni są studentami, którzy otrzymali taką możliwość, żeby oprowadzać obcokrajowców. To jest też tak trochę specjalnie załatwione, bo normalnie by nie mogli oprowadzać. Czy istnieje możliwość takiej swobodnej rozmowy z tymi młodymi ludźmi? Rozumiem, że jest późny wieczór, wszyscy jesteśmy już po zakończonym intensywnym dniu zwiedzania, siadamy, pijemy piwo i po prostu rozmawiamy. Tak bardzo często się dzieje. Masz okazję właśnie w ten sposób porozmawiać z Koreańczykami? Znaczy, z tymi przewodnikami rzeczywiście można sobie usiąść potem wieczorem w hotelowym barze, czy gdzieś tam pójść na miasto do jakiegoś miejsca i przy piwku porozmawiać. Oczywiście to nie jest tak, że nagle zaczniemy gadać na jakieś bardzo polityczne tematy i narzucać im swój punkt widzenia, bo oni będą bronić swojego punktu widzenia, prawda, i swojego kraju oczywiście. Ale porozmawiać można w miarę swobodnie na różne tematy, można im pokazać zdjęcia z Polski, popowiadać o Polsce, pokazać jakiś film, muzykę puścić z Polski, to oczywiście można, prawda, i to także jest bardzo ciekawe i właśnie dla tych studentów także to jest niesamowita okazja, żeby się dowiedzieć czegoś o Polsce, więc jak ktoś z Państwa, ze słuchaczy kiedyś pojedzie do KRLD w polskiej wycieczce, to proszę wziąć ze sobą trochę polskich gadżetów, polskie jakieś filmy, zdjęcia i pokazywać to studentom. No to nie jest tak, że to wszystko jest zakazane. Wręcz przeciwnie, jest właśnie zalecane nawet pokazywanie im, bo oni się też właśnie w ten sposób uczą. Porozmawiajmy o tym, co można zobaczyć w Korei, bo jeżeli opierać się tylko i wyłącznie na takich propagandowych przekazach, no to zazwyczaj są to pomniki ku czci wodza jednego, drugiego bądź trzeciego. To są miejsca uświęcone jakąś tradycją właśnie polityczną bądź jakąś militarną. Co można robić? W jaki sposób spędzić czas? W jaki sposób rzeczywiście poznawać ten kraj? Do robienia jest bardzo dużo. I to jest szok dla wielu osób, że rzeczywiście tak dużo jest do zwiedzania w Korei Północnej. Tylko trzeba oczywiście pamiętać o tym, że jest pewna ograniczona liczba miejsc, do których można pojechać w KRLD. To nie jest tak, że można pojechać do każdego miasta w tym kraju. Tak? Jest pewna pula miast, które są otwarte dla turystów, a niektóre są rzeczywiście po prostu zamknięte, że tam rzeczywiście turystów nie zabierają. Tam obcokrajowcy, którzy mieszkają w Korei, czasem mogą pojechać na jakieś delegacje oficjalne czy coś. Ale turystów zabierają do pewnej puli miast i ta pula się zwiększa z roku na rok. Korea Północna, ona się otwiera coraz bardziej i coraz więcej jest miejsc dostępnych dla turystów, czyli jest Pjongjang, jest Kaesong, gdzie jest strefa zdemilitaryzowana, z granicy z Koreą Południową, miasto Nampo, gdzie jest taka wielka tama, to jest miasto portowe obok Pjongjangu, otworzyło się ostatnio miasto Sinidziu na granicy z Chinami, gdzie można pojechać, pozwiedzać. To jest też bardzo ciekawe miejsce, bo z jednej strony masz Chiny, wieżowce po drugiej stronie rzeki Yalu z Chin, a po drugiej stronie masz Koreę Północną i dwa zupełnie inne światy. To wszystko widać doskonale w tym miejscu. Można pojechać do Wonsan, to jest, ja to nazywam koreańską Ibizą, takie Mielno powiedzmy, tak? Plaże, góry są też w pobliżu, jest ośrodek narciarski, góry diamentowe, to jest piękne takie miejsce, taki park narodowy, gdzie są piękne góry. No i tam jeszcze kilka innych lokacji. I tych miejsc jest coraz więcej z roku na rok. I także w tych miejscach jest z roku na rok więcej do roboty. Pojawiają się nowe atrakcje, miejsca, których was zabiorą, pokażą. Tak jak kiedyś niemożliwe było na przykład jeżdżenie na rowerze po Pjongjangu, to jako turysta, to teraz można wynająć sobie rower i zupełnie swobodnie podróżować, tak? Nie do końca swobodnie. To nie jest tak, że można wsiąść i pojechać, gdzie się chce samemu. Jednak cały czas jesteśmy w grupie, o tym trzeba pamiętać, że się poruszamy razem z tymi przewodnikami. Ale można się przejechać po Pjongjangu na rowerze. Kiedyś to było niemożliwe, teraz można. Co lepiej, można nawet podłączyć GoPro do roweru i nagrywać wszystko. Tak? No właśnie zauważyłem, że na twoim profilu, na twoim kanale
Pozdro z KRLD. Jest mnóstwo filmików. Zastanawiałem się, czy nie miałeś problemów z wykonywaniem tych filmów, fotografii, zdjęć. No czasami w dość niespodziewanych zdjęciach. To w dość niespodziewanych miejscach filmujesz. Pomyślałem sobie, że istnieje tam pewnie zakaz, a ty dość swobodnie z kamerą się tam poruszasz. To jest kolejny szok dla wielu osób, ale przecież nie można nagrywać i robić zdjęć w Korei Północnej. No można. I nie ma z tym większego problemu. Oczywiście są pewne zasady. Jest kilka zasad robienia zdjęć, których wam mówią na samym początku. Na przykład nie wolno robić zdjęć żołnierzom. Ale w wielu krajach nie wolno. Tak samo nie wolno robić zdjęć instalacjom wojskowym. W wielu krajach nie wolno i za to można pójść do więzienia, na przykład w Chinach. Nie polecam robienia zdjęć bazom wojskowym w Chinach, bo za to jest zarzut szpiegostwa i więzienie lub dożywocie generalnie. Nie polecam próbować. To samo w Korei Północnej. To jest dość zrozumiałe, biorąc pod uwagę, jak bardzo zmilitaryzowany jest ten kraj i że on znajduje się w stanie wojny z Koreą Południową i Stanami Zjednoczonymi, wciąż oficjalnie. Bo wojna koreańska nigdy nie została zakończona. Nie wolno robić zdjęć budynkom w trakcie budowy. Wynika to z tego, że Koreańczycy nie chcą pokazywać budynków, które są nieskończone, bo brzydko wyglądają. Plus nie wiadomo, czy to nie jest instalacja wojskowa. Czy to nie jest budynek należący do wojska. Z innych zasad to nie wolno robić zdjęć ludności cywilnej, ale chodzi o to, że nie wolno robić zdjęć Koreańczykom tak z bliska, że nagle podbiegasz do kogoś z aparatem i robisz mu portret, tak nagle bez pytania o pozwolenie. Ale to wydaje mi się, że w wielu krajach to by było trochę dziwne, jak nagle podbiegniesz do kogoś i zaczniesz mu robić zdjęcia bez pytania o pozwolenie. No w krajach azjatyckich tak, to rzeczywiście jest wielki problem. Proszę pojechać do, nie wiem, Pakistanu albo do Indii, do niektórych stanów, tam zrobienie zdjęcia także jest problematyczne, to prawda. No. Więc takie są zasady, plus jeszcze trzeba uważać, jeśli chodzi o robienie zdjęć pomnikom przywódców, bo oni nie lubią, jak się je obcina, więc trzeba zawsze tą całą sylwetkę ująć i to jest rzeczywiście coś, na co trzeba najbardziej uważać. Tak jak mówiłeś, ja dość swobodnie nagrywam i robię zdjęcia, ale rzeczywiście jak czasem zrobiłem zdjęcie tego pomnika przywódcy ze złego miejsca lub pod złym kątem lub w miejscu, którym nie powinien był robić, to rzeczywiście przewodnicy się trochę tak denerwowali, mówili, że proszę to zdjęcie poprawić, skasować, bo jest nieładne, tu nie powinieneś robić zdjęć. I rzeczywiście zdarza się ta sytuacja, ja przepraszam, okej, nie powinien był zrobić zdjęcia, kasuję i nie ma problemu. Tak? To nie jest tak, że nagle was aresztują za zrobienie takiego zdjęcia. Po prostu ojej, przepraszam, skasować. Ja rozumiem, że to jest dla nich świętość, bo przywódcy koreańscy są dla nich bardzo ważni, oni to traktują bardzo, bardzo poważnie i trzeba uszanować ich zasady. To są ich zasady, prawda? Tak. Powiedz mi, jaki jest ruch turystyczny, jakie jest zainteresowanie turystów, no nie tylko polskich turystów, rzecz jasna, Koreą Północną. Spotykałeś wiele innych grup. No w tej chwili od 1, jak się nie mylę, października obowiązuje zakaz wjazdu do Korei obywateli amerykańskich. No to rzecz jasna, tak. Reakcja na to, co dzieje się w tej wielkiej polityce. Ale jak było przed tym zakazem? Czy turyści z innych krajów też chcą poznawać Koreę? Zakaz wprowadzono 1 września. I Amerykanie rzeczywiście już nie mogą podróżować do KRLD. Ilu obcokrajowców jeździ do Korei Północnej? Około 5-6 tysięcy obcokrajowców z zachodu plus do 100 tysięcy Chińczyków. Głównie to są Chińczycy. Rozumiem, że Chińczycy nie mają żadnych ograniczeń i tutaj są mile widzianymi gośćmi. Nie do końca, tak? Także ich obowiązują zasady poruszania się w grupie, mają przewodników. Po prostu jest dla nich taniej. Mają zniżkę towarzyszy, można tak powiedzieć. Jest taniej. Dla Chińczyków jest po prostu taniej, więcej ich przyjeżdża. Poza tym Chińczycy by nie chcieli zapłacić tyle samo, co ludzie z zachodu. Dla obcokrajowców z zachodu wycieczki są drogie, bo kosztuje taki wyjazd od 1000 do 2000 euro za tydzień mniej więcej, w zależności od tego, czy się jedzie w dużej grupie, czy małej grupie, co się tam będzie robić. Ja jeżdżę z polskimi turystami, prowadzę po Korei moich widzów. Zazwyczaj w małych grupach jeździmy, bo jest wtedy bardziej, jest trochę więcej swobody, jest bardziej elastyczny też grafik zwiedzania i można więcej rzeczy robić fajnych. Natomiast tych grup jest sporo. Widać duże grupy obcokrajowców z zachodu, po jakieś 20-30 osób.
Chińczyków jest dużo, Chińczyków jest za dużo nawet i Koreańczycy już też są czasem denerwowani tymi Chińczykami, bo trudno nad nimi zapanować. My, Europejczycy, się trochę lepiej zachowujemy, wydaje mi się, w KRLD. Trochę bardziej czujemy, że musimy się tam zachowywać porządnie, tak, że nikt raczej nie stara się robić jakichś głupstw zazwyczaj. Oczywiście no tak, zdarzają się wyjątki, ale jakoś wydaje mi się, że my turyści z Europy jakoś tak bardziej to akceptujemy tam rzeczywistość i respektujemy prawa, które tam za Chińczycy jakoś tak bardziej beztrosko to traktują. Beztrosko i tak trochę czasem denerwują tych Koreańczyków, którzy tam biegają za nimi i ich próbują opanować, tą grupę Chińczyków, którzy robią wszędzie zdjęcia, w ogóle szaleją. Wydaje mi się, że my jesteśmy łatwiejszymi turystami dla nich. Nie da się ukryć, że rozmawiamy o bardzo specyficznym kraju, o bardzo szczególnym rodzaju turystyki. Poznajemy to, co chcą nam gospodarze pokazać, no ale przynajmniej poznajemy. No, robimy jakiś krok w kierunku poznawania tego świata. Ty nie ukrywasz, że chcesz stworzyć swoim portalem, kanałem YouTube'owym największe centrum informacji o Korei Północnej. Ba, bardzo by się przydał pewnie przewodnik po Korei. Taki powstał w formie elektronicznej. Może czas na taką wersję klasyczną, tradycyjną, papierową. To jest jeden z moich marzeń, żeby napisać taki przewodnik w wersji papierowej. Może w przyszłym roku by się udało coś w tym kierunku pójść. Tylko rzeczywiście to jest to kraj specyficzny, jeśli chodzi o turystykę i trudno taki przewodnik też napisać, który będzie kompletny. No właśnie, ta kompletność jest problemem. Bo to nigdy nie będzie kompletny ten przewodnik, ponieważ ja wszystkich miast też nie odwiedziłem. Są jeszcze rejony, w których nie byłem. Rejon w okolicach Chin i Rosji, Rason, jest to bardzo ciekawa strefa, bo tam jest strefa ekonomiczna, specjalna strefa ekonomiczna, gdzie istnieją chińskie i rosyjskie fabryki, gdzie można praktycznie wszystko kupić. Są markety, gdzie można, Koreańczycy mogą wszystko kupić za dolary, za euro. Wiele osób nie wie, że w Korei Północnej istnieje obecnie bardzo dynamicznie rozwijająca się klasa średnia. Że dużo Koreańczyków ma pieniądze, ma zachodnie dolary, euro, juany i za te pieniądze są w stanie coraz więcej sobie kupić i polepszyć swoje życie. I to nie są tylko i wyłącznie elity partyjne, ci najwyżsi tam z partii. Nie, nie, nie. Te najwyższe elity to jest 10 tysięcy osób plus tam ich rodziny. O czym ja mówię, to są setki tysięcy osób, które powoli tworzą koreańską klasę średnią i nie tylko w Pjongjangu, nawet poza Pjongjangiem, na prowincji, w różnych właśnie miastach przygranicznych z Chinami, gdzie wbrew pozorom łatwiej jest dostęp do różnych towarów niż w Pjongjangu, ponieważ obok są Chiny albo Rosja i stamtąd można dużo rzeczy kupić. Można to przywieźć legalnie lub nielegalnie, bo to wszystko zależy od tego, jak to prowadzi biznes. I dostęp do tych towarów jest coraz większy. I to widać w Pjongjangu, widać także i poza Pjongjangiem. No, bardzo często mówiło się, że w Korei Północnej z trudem ogląda się samochody na ulicach. To też się podobno zmienia. Aut jest coraz więcej po prostu. W stolicy jest coraz więcej aut i rzeczywiście jak 6 lat temu byłem, to można było wejść na ulicę w centrum Pjongjangu i można było tam stanąć i robić selfie i nie było problemu. Teraz to by cię ktoś potrącił po prostu, bo dużo samochodów w Pjongjangu jeździ i nie zawsze też uważają na przechodniów, trzeba uważać. Ale to w Azji, w wielu krajach trzeba uważać na samochody i pojazdy, jak jeżdżą, nie? Emilu, kończąc, to się powoli zmienia. Kończąc ten wątek koreański, powiedz mi, dlaczego warto się tym krajem interesować? Dlaczego ciebie on tak szczególnie zajął? Wydaje mi się, że warto się interesować Koreą Północną z tego powodu, że jest o wiele więcej ciekawych tematów niż tylko te rakiety i głowice atomowe. Pod tym wszystkim znajduje się bardzo interesujący świat, który się dynamicznie zmienia, tylko jest mało znany. Jeśli ktoś postara się, trochę w trudu włoży w to, żeby to poznać, zrozumieć, to przekona się, że tam naprawdę dużo się ciekawych rzeczy dzieje i na pewno będzie to dla niego bardzo, bardzo interesujące i na pewno się tym nie znudzi. Ja się tym nie jestem w stanie znudzić, codziennie coś się nowego pojawia. Poza tym warto zrozumieć ten kraj, żeby wiedzieć, dlaczego się dzieją teraz takie rzeczy, jak się dzieją.
bez zrozumienia koreańskiej historii, obecnej sytuacji, polityki także, gospodarki, nie zrozumie się, dlaczego ten konflikt teraz wygląda w ten sposób, jak wygląda. I to jest bardzo ważne także, żeby ten konflikt zrozumieć, żeby móc go rozwiązać. Jak nie poznamy tej drugiej strony, nie będzie dialogu, to będzie zawsze konflikt. Konflikty można rozwiązać tylko i wyłącznie w ten sposób, że się rozmawia i że się rozumie drugą stronę, jej argumenty i po prostu się ją zna. Dlatego uważam, że powinniśmy poznać Koreę Północną, żeby wiedzieć, w jaki sposób można rozwiązać obecny konflikt. Rozumiem, że do Pjongjangu się na razie nie przenosisz, zostajesz w Japonii? Na razie jeszcze tak. To jeszcze tylko słowo powiedzmy o waszych wspólnych działaniach razem z twoją żoną Aiko, związanych właśnie z na przykład nauką języka japońskiego. Na przykład pokazywania takiej obyczajowości, codzienności japońskiej właśnie tym, którzy interesują się tą kulturą, tym życiem codziennym w Japonii. Myślę, że to także jest interesujące i ciekawe. Na kanale staramy się właśnie pokazywać to życie codzienne w małżeństwie polsko-japońskim. Staramy się uczyć też japońskiego, bo sporo osób też prosi nas o kursy japońskiego. Trochę zaczęliśmy rzucać filmów na ten temat. Postaram się też więcej robić właśnie filmów takich uczących takiego japońskiego codziennego, który mógłby się przydać komuś do wycieczki. Ale także doradzam osobom, które chciały się przeprowadzić do Japonii, bo dużo mam pytań właśnie na ten temat. I raczej zachęcasz, czy wręcz przeciwnie? Znaczy, jak ktoś chce, to powinien, prawda, spróbować i spełnić swoje marzenia, ale trzeba być odpowiednio do tego przygotowanym po prostu, żeby wiedzieć, jak to wygląda, żeby mieć ten prawdziwy obraz Japonii, a nie taki troszeczkę, lukrowany, żeby wiedzieć, czego się spodziewać, żeby jednak być na to przygotowanym, wydaje mi się. Bardzo dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie. Myślę, że odrobinę przybliżyliśmy i kwestię Korei Północnej. Może trochę nawet oswoiliśmy ją, mam nadzieję. Jeżeli ktoś jest ciekaw świata, jeżeli ktoś jest ciekaw ludzi, a jeszcze, tak jak zasugerowałeś, chce trzymać rękę na pulsie i patrzeć, jak zmienia się pewien na naszych oczach pewien świat, może odchodzi, może ewoluuje, no to Korea Północna jest chyba idealnym miejscem, by takich obserwacji dokonywać. Bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, że za jakiś czas znowu się usłyszymy i znowu będziemy mieli okazję rozmawiać na antenie Polskiego Radia Rzeszów. Dziękuję za rozmowę i do usłyszenia. I kiedyś do zobaczenia w Pjongjangu, mam nadzieję. Dziękuję bardzo. Emil Truszkowski był gościem dyskusyjnego klubu radiowego, a ja Państwu polecam blog i kanał YouTube'owy Pozdro z KRLD. Dziękuję bardzo. To był dyskusyjny klub radiowy. Kłania się Państwu Adam Głaczyński.